Siemano, witajcie mordeczki, ja jestem Kuba, czyli Skiro i w dzisiejszym filmie będę grał w Fortnite'a bez szybkiego biegania. Ale zanim przejdziemy dalej, to pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ja filmy wrzucam codziennie, więc naprawdę jest warto i wtedy pomagacie mi się rozwijać. I jeżeli jeszcze nie używasz kodu Skiro, no to zrób to, wystarczy wejść za okładkę wesprzyj twórcę, wpisać Skiro, potwierdzić i to tyle, mega prosta sprawa. I oczywiście musimy dzisiaj odwiedzić schronisko i otworzyć jakiś kolejny prezent, tylko zostały mi chyba prezenty po lewej stronie. Może ten otworzę? Wydaje się być taki w miarę fajny. Dobra, i co tutaj będzie? Co tutaj będzie? Mam nadzieję, że coś fajnego i fajny ekran wczytywania w sumie. No i oczywiście, bez zbędnego przedłużania, lećmy już do filmu. I muszę się przyznać, że jest to moja druga gierka dzisiaj, więc pewnie to będzie granie jak bot. Tutaj gdzieś słyszę na prawo skrzynkę, albo pode mną słyszę tą skrzynkę. O, tutaj jest, dobra, gites. Pistolet. Dobra, tu słyszę jakąś kolejną skrzynię. Chyba, no dobrze, słyszałem. Oj, ta broń jest, dobra. To mi się podoba. Siema. Niespodzianka. Dobra, mamy go. Ogarnijcie to, typek sobie po prostu rozwala ściankę, a tutaj nagle mu śnieżki lecą wybuchające. Tu kogoś słyszę, przede mną, w tym budynku. O nie, dobra, myślałem, że spadnę. Nieważne, pode mną chyba, o. O nie! Nie załadowało mi się. To bieganie wolne jest beznadziejne, naprawdę. Bo nawet nie mogę szybko uciec i się uleczyć. O, dostał 70. No gościu, idź mi z tym mieczem. 8 HP mu zostało, 8 HP. O, od razu snajpereczka na sam początek, to mi się podoba, jakaś kolejna skrzynka. Z M4, no i git. Tu jeszcze jest skrzynka, z tego co pamiętam, właśnie. Famas, ale Famas, po co mi w sumie Famas? Tu kolejna skrzynka. Skar, no i to mi się podoba. Pompę brać, szarą, wolną. Chyba się nie opłaca, co nie? Jeszcze tutaj w garażu mam skrzynkę, więc otwórzmy, co tu będzie. Snajperka, jakie dobre itemy lecą dzisiaj. O, słyszę strzały tam. Dobra, lecimy w tamtą stronę. Ej, no na razie nikogo nie widzę, bo oni są chyba za domkiem. Tam się chyba strzelają, co nie? Jest ktoś. O, tam w ogóle jeszcze jeden jest na prawo. O nie, oni się biją. Proszę poczekać na mnie. Zaraz będę na miejscu. O nie! No i gdzie jest ten chłop, który do mnie strzelał? Czemu nagle się schował? No pokaż mi się tu. Dobra, muszę tym harpunem chyba tutaj coś zdziałać. Tak szczerze. Dobra. To był właśnie plan działania. O nie. Uciekamy stąd. Uciekamy stąd. Harpun w rękę. O nie. Nie trafiłem. Dobra, mamy kolejnego gracza. Harpun to jest sztos broń. I to jeszcze bez biegania, nie idzie wcale tak źle, co nie? Dobra, budujmy się. Chociaż trochę. Piję tego kewa. Użyję sobie apteczki i można iść dalej bić. Ale całkiem szczerze, harpun ratuje mi życie. To jest lepsze niż pompa. Nie wiem, miecz też zabierzemy, bo mam slota, więc czemu nie? O, duża potka jeszcze. I mogę się założyć, że otworzę tą drugą skrzynkę i tam będą małe potki. Jak nic, to jest już chyba pewne. Tu są małe potki, no, no nie. Zostawiam ten miecz, wezmę sobie granat albo sobie małe potki, one się bardziej tutaj przydadzą. O, chyba znowu burza śnieżna. Idzie, tak. Serio nikt nie zebrał tutaj tych skrzynek? O nie, gościu jest tam, no. O nie, czemu siedzi pode mną, tak idealnie. Co to jest za chłop? Czemu ja teraz nie mam pułapki, co? Dobra, kolejny gracz pokonany harpunem. Tylko najgorsze jest to, że ten harpun się zaraz skończy. O, mam pompę, dobra. To teraz muszę powiedzieć papa harpunowi i lecimy dalej. No i wyszedłem stąd, serio. O tak, to mi się podoba. Jaki dobry drop dzisiaj jest. Co? Czemu tu tyle luta leży? Co jest nie tak? Co tu się stało? Free loot, to ja sobie biorę oczywiście. Ej, zobaczcie to! Na mapie są teraz 4 dropy naraz. A jak nagrywałem odcinek, gdzie grałem tylko i wyłącznie itemkami z dropów, to nie było praktycznie żadnych zrzutów, no. Zawsze Fortnite robi mi na złość, jak nic. O, mamy tam gościa jakiegoś. Czy ja go ustrzelę? O, mam miecz. Może podejdę jeszcze trochę bliżej. No nie, nie trafiłem, nieważne. I znowu nie trafiłem, fajnie, fajnie. Dobra, teraz trafiłem. Mogłem go podjechać, ale on ma miecz, więc nie wiem, czy to jest w ogóle warto.
Dobra, chciałem takiego Free Fire'a tutaj dać, ale się nie udało niestety. Znowu 110 dostał, on już musi mieć takiego low'a, że ja powinienem go teraz podjechać. Dobra, podjeżdżamy go, ja się nie boję. O, mam miecz, ale co z tego? No nie, i ucieka mi tamten, on jest tak obity. Dobra, tego zostawiamy w spokoju i biegnę tam. Biegnę sobie truchcikiem, a nie biegnę normalnie. Gdzie mi się schował ten ziomek? Zakładam, że albo pod mostem, albo w jakimś krzaku, albo w krzaku pod mostem, bo dalej by nie uciekł, tak szczerze. O, chyba coś tam widziałem przy tamtym domku. Jest tam ktoś, dobra, mamy. O! No i z pleców jeszcze ktoś tu przyszedł, fajnie, fajnie. Mamy jednego. Tu jeszcze ktoś był, tak jest. A to jakiś bot chyba. Dobra. Dobra, mamy kolejnego. No ani razu go nie trafiłem? Serio? No, zginął od strefy. To nieźle. Chyba sobie wezmę tą apteczkę, ona mi się bardziej przyda niż kewiki. I płynę tam, tak powoli sobie płynę. Dobra, uleczyłem się i zobaczcie, jak ja mam daleko do strefy. Serio? Nie dość, że nie mogę biegać, to jeszcze mam daleko do strefy. To nieźle. O, ktoś jest tutaj przede mną? Dobra, teraz go tak zbejtujemy, że ja niby nie potrafię go zabić, a tak naprawdę teraz robimy bombardowanie mu. Siema. Musiałem mu to zrobić. O, i moją snajperkę mi przyniósł. Dziękuję ci bardzo. I nie mam żadnego leczenia. Dobra, to chyba GG jest. Albo i zdążę w sumie przed tą strefą. Dobra, chyba zdążę na luzie. I ogólnie plan mam taki, aby dostać się na szczyt tej góry. Bo na szczycie to ludzie będą mnie podjeżdżali, a ja będę tylko ich tam obijał od góry. Więc warto chyba zająć sobie HG. Już myślałem, że to do mnie. Proszę mnie nie straszyć. Dobra, ta. Ja i snajperka to nie jest dobre połączenie. Mhm. Dobra, ale udało się go w końcu trafić. No, chodź już, dobra, koniec. Koniec tej zabawy. Tutaj będzie coś ciekawego. No niby jest ta wyrzutnia rakiet, rakietnica. Ale chyba jej nie biorę. Zostały mi dwie osoby. Gdzie oni są, ja się pytam. Pewnie gdzieś tam na dole, co nie? Kampią. Jak mam matce, to się tutaj zbuduje. Mam nadzieję, że nikt mi tu nie wejdzie na plecy. Dobra. Czy tam jest lama? Jest ktoś za mną. Jest ktoś za mną. Oho. Nieźle. To teraz zostałem nieźle obity. Ja też go tam trochę obiłem za te 75. Patrzcie, jak uciekł. Od razu. Oho. Dobra. Tam też mamy jakiegoś snajpera na dole. Tylko gdzie on dokładnie jest? Bo ja go nie widzę, tak szczerze. A tutaj biegnie. Spadamy stąd. Nie warto do niego strzelać, bo i tak nie ustrzelę go. Gdzie on się podział? Chyba jest gdzieś koło tego domku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Raczej by nie wszedł tutaj, gdzie ja jestem. No i gdzie on się chowa? Pewnie za jakimś drzewem, co nie? Na 100%. Ale najgorsze jest to, że muszę iść do strefy do przodu. I wtedy już nie będę miał takiego fajnego HG. Dobra, chyba musimy podchodzić powoli. Nie ma co. On tu jest. Dobra, wygrałem to. To nie jest zła gierka. No i słuchajcie, mordeczki, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Udało się zrobić aż 8 fragów i wygrać gierkę. To jest chyba dobry wynik, prawda? Więc oczywiście zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę. Widzimy się już jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Pa, pa. No i cześć.